Piątek, 20 września, Anita Stefańska-Pluskota, witam Państwa. Zaczynamy informacje piotrkowskie. Dziś w wydaniu. Pierwsze dary piotrkowian wyruszyły do Powodzian z Nysy. Wśród informacji również o wyjątkowym i nietajemniczym akle koczącym kliencie sklepu oraz SMS-ach bez tekstu, ale mimo to ze sporą ilością treści. Ponad 60 palet z darami dla powodzian udało się do tej pory przygotować z przedmiotów przekazanych przez piotrkowian do miejskich punktów zbiórki. Dziś pierwszy transport wyruszył do Nysy. Kolejne są przygotowywane, a sama zbiórka będzie trwać do środy. Ten szpaler palet ostreczowanych i przygotowanych do wywozu to symbol wielkiego serca i szczodrości piotrkowian. W sumie podarowanych najpotrzebniejszych rzeczy udało się zgromadzić na 3 transporty. Pierwszy transport, jak już słyszymy, tutaj wyrusza dzisiaj, następny w poniedziałek i myślę, że trzeci prawdopodobnie pod koniec tygodnia. Jeszcze w piątek przed 7 rano do magazynu na bazie Miejskiego Zakładu Komunikacji przed załadunkiem transportu dowieziono kolejne dary. Uważam, że jeżeli chodzi o piotrkowian, oni zawsze stają na wysokości zadania. Bardzo dziękujemy, tak jak tutaj pan prezydent mówił w imieniu powodzian. Tam naprawdę tym ludziom potrzebna jest ta pomoc. Jeżeli ktoś może zaangażować się osobiście, to też my apelujemy, ponieważ dochodzą do nas takie sygnały, że te ręce do pracy też są bardzo potrzebne. Więc działajmy, bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom i, no i czekamy na więcej. A tego, co jest, jest już bardzo dużo. Załadunek transportu, który trafi do powodzian z Nysy, trwał ponad godzinę. Na paletach zgromadzono żywność z długim terminem przydatności, wodę i środki czystości. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z miejscowościami dotkniętymi tą tragedią i w związku z napływającymi informacjami rozszerzamy listę zbiórki wszelkich przedmiotów i artykułów, czyli będą potrzebne również szpadle, łopaty, grube rękawice gumowe, odzież robocza, szufle, szczotki, wiadra, wszelkiego rodzaju narzędzia, które będą niezbędne do usuwania skutków powodzi. Piotrkowska zbiórka została przedłużona do środy. Czynny będzie tylko jeden punkt zbiórki przy ulicy Dmowskiego w budynku po byłej przychodni. W sobotę czynny będzie od 8 do 14, a od poniedziałku do środy w godzinach 12-18. Kolejny transport darów do Kłodzka wyruszy w sobotę rano. Zbiórkę zorganizowano w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Bolesława Chrobrego w Piotrkowie. W piątek od rana segregowano dary, a później na pakę tira uczniowie ładowali kolejne paczki, a wśród nich wszystko, co najpotrzebniejsze. Dary dla powodzian uczniowie zbierali od poniedziałku. Najwięcej jest wody, bo jest prawie 6 palet. Także najwięcej jest wody i żywności, materiały budowlane, jakieś worki na śmieci, szpadle, łopaty, taczki, takie rzeczy, które pomogą osobom przy sprzątaniu. Przede wszystkim na początku to była woda i produkty, które można było natychmiast spożyć, czyli takie, które nie wymagają obróbki termicznej początkowo. Nie było gazu, nie ma prądu. Później cała lista towarów chemicznych, czyli czyszczących. Wszystkie dary już w weekend trafią do poszkodowanych w wyniku powodzi. Paczki dojadą do zaprzyjaźnionej szkoły, z którą Piotrkowskie Liceum współpracuje od lat. Jest to pierwsze liceum imienia Bolesława Chrobrego w Kłodzku. Tam będą rozdysponowane dla mieszkańców Kłodzka. Do uczniowskiej akcji przyłączyli się rodzice, wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe, niepubliczne przedszkole Kolorowe Kredki, szkoła podstawowa Fundacji Porta Vite, szkoła podstawowa we Włodzimierzowie oraz firmy prywatne. Plan był prosty – nadrobić czas, który zabrała choroba, wykorzystać go maksymalnie, zdać maturę, iść na studia i działać dla dobra innych. Niestety swoje plany Patryk Wysmyk już zrewidował. Walkę nastoletniego piotrkowianina z czwartym rzutem neuroblastomy pokazywaliśmy nieraz na naszej antenie. O tym, że znów musi walczyć, również już mówiliśmy. Przeciwnik nie odpuszcza, choroba wróciła. Chęć i siła do walki jest, ale bez wsparcia finansowego ta się nie uda. A okazją do wsparcia chłopaka będzie niedzielna akcja charytatywna. Patryk, jak każdy młody chłopak, na chwilę przed 18 urodzinami snuje plany i chce realizować marzenia. Te najbliższe to matura, a po niej studia techniczne, może nawet fizyka. To na pewno sprawia mi to przyjemność, jak sobie coś tam swojego wymyślę.
zrobię pierwszy, drugi, trzeci prototyp, aż w końcu okazuje się, że coś zaczyna działać, no to tak, to jest na pewno fajne. Czyli masz apetyt na odkrywanie i udoskonalanie świata. No, można to tak podciągnąć. Po pokonaniu w ubiegłym roku 4. nawrotu neuroblastomy, dzięki leczeniu w Barcelonie wydawało się, że życie Patryka wraca do normy. Chłopak zakwalifikowany został do terapii DFMO w Stanach Zjednoczonych. To miało być leczenie zapobiegające nawrotowi. Nowotwór niestety był szybszy. Jest to już 5. nawrót tej choroby, okrutnej choroby trzeba powiedzieć. I teraz ona przyszła tak troszeczkę mocniej, z taką naprawdę kumulacją, ponieważ oprócz tej masy resztkowej są również zmiany w szpiku i w kościach, więc są przerzuty. Więc jest to dużo poważniejsza sytuacja. Tym bardziej więcej obaw i strachu o życie Patryka. Patryk chce walczyć o zdrowie i życie, ale aby móc podjąć się walki, rodzina Wysmyków na leczenie syna potrzebuje 5 milionów złotych. Lekarze są otwarci, chcą walczyć, podejmować to wyzwanie. My jak najbardziej też musimy spróbować, musimy, no po prostu to jest jedyna szansa, więc nie poddamy się. Natomiast no niestety ta horrendalna kwota, ta zbiórka na się pomaga, która jest ogromna, ale no musimy próbować, by te pieniążki zdobyć. Okazją do wsparcia Patryka będzie niedzielne wydarzenie. W Sulejowie odbędzie się piknik motoryzacyjny. Szybka akcja dla Patryka to jest wydarzenie, które odbędzie się 22 września na Targowicy w Sulejowie. Między innymi zaplanowaliśmy strefę motoryzacyjną, która rozpocznie się paradą aut amerykańskich, klasycznych, jak również wielu naprawdę perełek. Będą również motocykle, potem będzie zakończone to wystawą. W strefie motoryzacyjnej znajdzie się również strefa driftu, czyli jazdy w kontrolowanym poślizgu. Tu zapraszamy naprawdę wszystkich chętnych, żeby się przejechać na prawym fotelu, ponieważ dostarcza to naprawdę niesamowitych emocji, podnosi adrenalinę, naprawdę warto. Będzie też takie próbne gaszenie auta, będą symulatory, będzie rzeczoznawca taki motoryzacyjny. Wolontariusze wraz z organizatorami szybkiej akcji dla Patryka zapewniają także sporo innych atrakcji. 22 rozpoczynamy ten piknik o godzinie 10. Będzie dużo atrakcji również dla dzieci. Będą animacje, będą dmuchańce, będą zabawy, będą balony, z których stworzymy jakieś kwiatuszki, jakieś samochodziki, jakieś szabelki i będzie dużo takich zabaw głównie dla dzieci, ale także będzie strefa gastro, więc dobrego jedzenia nie zabraknie. Zbiórka to walka z czasem. Rękawica jest już podjęta. Patrykowi potrzeba tylko armii ludzi, którzy pomogą udźwignąć koszt leczenia. Kaczka dziwaczka w aptece chciała kupić mleka 5 deka. A na co ma ochotę bocian, który na kilka dni zadomowił się przed sklepem spożywczym i wędliniarskim w Piotrkowie Trybunalskim? Tego nie wiadomo. Ten wyjątkowy klient był nieawanturujący się, nie bał się ludzi i chętnie korzystał z ich szczodrości. To nie akcja promocyjna sklepów, ani żaden performance. Bocian Biały sam wybrał sobie sklepy przy ulicy Słowackiego i tam się zadomowił. Niesamowita sprawa. O tej porze 2 dni w tym samym miejscu, że spodobało mu się tak to miejsce. Najpierw stał gdzieś w którymś miejscu na trawce, tak? No a teraz jak podjechaliśmy, to widzę, że właśnie tutaj przed sklepem. Bocian najbardziej upodobał sobie sklep mięsny i nie ma się czemu dziwić, wszak jest mięsożercą. Gretka mu się podoba i teraz do Kamińska sobie wchodzi na mięso. Bociek nie gardził też sklepem spożywczym, a że drzwi stały otworem, to nie omieszkał wchodzić do środka. One aż tak bardzo ufne nie są. Najwyraźniej był przez kogoś bardzo długo jakby rozpieszczony. I teraz nie wiem, co się stało, jak on się tu znalazł, ale nie poradzi sobie na pewno. Bociek stał się prawdziwą sensacją w Piotrkowie. Mieszkańcy robili zdjęcia niecodziennemu klientowi, ale również apelowali o pomoc dla ptaka. To jest naszym obowiązkiem, dlatego dziwię się, że niektórzy ludzie tak reagują, prawda? Ptaki to w kole bociany wszystkie są i dawno powinny służby go tam przewieźć dookoła. Bociek, jak mówi Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków, najprawdopodobniej stracił orientację w czasie ostatnich deszczy. A do pozostania w jednym miejscu przyczynił się człowiek, który zaczął go dokarmiać.
Buciany są bardzo niebezpieczne podczas podchodzenia, robienia jakichś zdjęć, on będzie spokojny, ale jeżeli będzie po prostu głodny, uzna, że powinien coś dostać, to może nas dziobnąć w rękę. Nie należy się nad nim nachylać, a tak naprawdę nie należy go w ogóle karmić. Ja tutaj zwracałem się też do sztabu kryzysowego w Piotrkowie, jak i do ludzi, żeby nie karmić tego bociana, zabrać mu wodę. Nie wolno dokarmiać, bo karmienie przyzwyczaja zwierzę do miejsca, a lekka głodówka pozwala na łatwiejsze odłowienie zwierzęcia. Jeżeli nie będziemy dokarmiać, ono przerwie, prawda, tutaj bytowanie, zacznie, ruszy się w poszukiwaniu pokarmu. Ale też dla nas stwarza to nadzieję, że my go zwabimy w jakieś miejsce, gdzie będziemy mogli go schwytać, bo schwytanie bociana nie jest łatwe. Akcja łapania bociana została zakończona sukcesem. Teraz bocian sam zdecyduje, czy zostanie w kraju, czy odleci do ciepłych krajów. W minionym sezonie aktorzy i reżyser Teatru Forma na warsztat wzięli niełatwy dramat Doroty Masłowskiej Między nami dobrze jest. W czerwcu zaprezentowali go premierowo. Publiczność doceniła i wysoko oceniła spektakl. Wczoraj ponownie aktorzy Teatru Forma zaprezentowali widowisko na deskach macierzystej sceny Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim. Aktorzy w sposób brawurowy w spektaklu przekazują zawartą w tekście Doroty Masłowskiej śmieszną, ale i poruszającą prawdę o społeczeństwie. To opowieść o ludziach przytłoczonych ciężarem przeżyć II wojny światowej, ignorujących przeszłość, a jeśli nie, to poszukujących o niej wiadomości z internetu. To również opowieść o dumie narodowej i wstydzie, o celebrytach, pseudoartystach, blichtrze i biedzie. Mieszkanie zmyślnie podzielono tak, aby brak pokoju dziewczynki, brak świętego spokoju osobiałego inwalidy i niepokój Haliny, lat 51, mieścił się dokładnie w tym samym jednym pokoju, gdzie jak dzień długi przekazują sobie brak pokoju. Wśród widowni w czwartkowy wieczór pojawili się przede wszystkim ci, którzy sztuki w czerwcu nie widzieli. Nie zabrakło również tych, którzy chcieli doświadczyć scenicznych emocji raz jeszcze. Nie na plastyce i nie w malarskiej pracowni, a podczas lekcji w plenerze powstają prace uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego. Uczniów Chrobrego z pędzlami w dłoniach można spotkać w Rynku Trybunalskim. Sztalugi, malarskie płótna, ołówki, farby, tak wyposażeni uczniowie Chrobrego rozstawili się w Rynku Trybunalskim w poniedziałkowy poranek. Na obiekty swoich prac wybrali architekturę Starego Miasta. W plenerze udział biorą uczniowie, którym sztuka nie jest obojętna, choć uczą się w ogólniaku. Zdecydowałem się, no bo zawsze lubiłem sztukę, zawsze lubiłem malować, więc uznałem, że to będzie bardzo fajna okazja, żeby czegoś się więcej nauczyć. Jest to z mojej strony tylko hobby, jednak chodzę do liceum nieplastycznego, ale bardzo to lubię, więc skoro wydarzyła się okazja, to chciałem się czegoś nauczyć od naszego profesora, skoro mamy taką osobę, która dobrze się tym zna, więc uznałem, że to będzie świetna okazja. Ja chciałam spróbować czegoś nowego, bo tak w zasadzie to malowałam ostatni raz na lekcjach plastyki, ale to tak bardzo prowizorycznie. I chciałam spróbować nauczyć się może czegoś nowego z radami pana profesora. Uważam, że w plenerze lepiej malować, ponieważ powietrze pobudza tą wizję artystyczną. Świeże powietrze, tak. To jest coś, co faktycznie pobudza tą wizję artystyczną i też lepiej dobrać kolory. A plenery organizowane przez pierwsze liceum ogólnokształcące i nauczyciela Roberta Cieślaka to nie nowość. Kilkudniowy wypad ze sztalugami w miasto zorganizowano po raz szósty. Jest to przede wszystkim jakaś forma spędzenia czasu po to, żeby zrobić coś ciekawego, zrobić coś, co może się okazać ładne, może komuś to się spodobać, a najważniejsze, żeby te dzieci też coraz bardziej mogły jakby wierzyć w swoje siły, ponieważ jest tak, że często ktoś rysuje, maluje i nie wie, że to ma jakąś wartość. To ma dużą wartość. W tegorocznym plenerze udział bierze kilkunastu uczniów. A o pomysłodawcy Robercie Cieślaku i jego pasji do sztuki mówić będziemy w najbliższym magazynie Kurs na Kulturę.
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, święto ustanowione z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka w 2013 roku, obchodzone 20 września, jest okazją do popularyzacji wychowania przedszkolnego i uświadamiania jego znaczenia dla młodego pokolenia. Dla samych przedszkolaków ten dzień to okazja do zabawy. Malowanie twarzy i kolorowej ściany, tatuaże, fantazyjne fryzury, tańce, zabawa, do tego kolorowe stroje. Dzień przedszkolaka w prywatnym przedszkolu Magdaleny Jakubiak dla maluchów jest wyjątkowo miły, bo każdy znajdzie tu dziś, co go cieszy. Dlatego uśmiechów dziś w przedszkolu nie zabrakło. Najbardziej mi się podoba taniec. Fajnie się bawię i jest wesoło. Najbardziej mi się podobają tatuaże i zabawa. Dzień przedszkolaka organizowany jest tu co roku, po to, by dzieci miały okazję do tego, aby wspólnie się pobawić i poświętować swój dzień. Tegoroczny wyjątkowo bogaty, bo do wspólnej zabawy przyłączyło się Piotrkowskie Muzeum oraz Ośrodek Działań Artystycznych, wzbogacając zabawy o atrakcje, które nie tylko cieszą, ale i rozwijają dziecięcą wyobraźnię. A tych już od samego rana nie zabrakło, po niektóre z nich ustawiały się długie kolejki chętnych do zabawy przedszkolaków. Dzieci cały dzień mają pełno atrakcji. Na początku organizujemy wspólny dzień zabawy, ale potem mają zabawę zorganizowaną w salach. Nie siedzą przy stolikach, nie siedzą przy książkach. Oczywiście one się uczą przez tą zabawę swoich nawyków, jak mają się zachować, jak mają się razem wspólnie ze sobą bawić. No to jest taki dzień pełen uśmiechu i radości. We wspólnej zabawie z okazji Dnia Przedszkolaka udział wzięły przedszkolaki ze wszystkich grup. Dziennie wysyłamy ich nawet 6 miliardów. Stały się popularnym sposobem wyrażania radości, smutku, zdziwienia. Emotikon w postaci uśmiechniętej buźki, złożony z dwukropka, myślnika i nawiasu, został użyty po raz pierwszy 19 września 1982 roku, a w latach 90. Japończyk Shigetaka Kurita stworzył ponad 170 wzorów emotikon używanych do dziś. Dwukropek i nawias kiedyś w wiadomości SMS oznaczały uśmiech. Dziś korzystający z telefonów komórkowych mają do dyspozycji emotikony w postaci kolorowych obrazków i jest ich do wyboru, do koloru. Dziś pisząc listę zakupów może ona wyglądać tak. Kup chleb tostowy, kurczaka i ogórka. Czy tak właśnie wyglądają wiadomości SMS Piotrkowian? Czasami tak, nie, ale bardzo rzadko. Ja nie jestem jakoś rozeznana w telefonie. Używam, ale bardzo rzadko. A jeśli już pani używa, to jakich najczęściej? Buziaki, serduszka. Uśmiechnięte buzie, serduszka, coś takiego. Nie takie zróżnicowanych za bardzo, nie. Jak wynika z badań, najpopularniejszą emotikoną jest ta symbolizująca płacz ze śmiechu. Na drugim miejscu jest kciuk w górę, a na trzecim czerwone serce. Mrugnięcie i pocałunek oraz smutna twarz ze łzą dopełniają pierwszą piątkę. Ale czy każdemu wypada wysłać wiadomość z emotką? No, mnie się wydaje, że nie każdemu, albo nie każdą. Zależy od człowieka. Ja po prostu znam swoich rodziców tak, że raczej by nie używali za bardzo, ale no raczej tak na przykład w pracy czy nauczycielowi tak średnio też czasami wypada. Piktogramy, czyli emotikonki, wzięli na warsztat naukowcy. W 2020 roku badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Chichester wskazały, że ikony emocji pozwalają odbiorcom poprawnie zrozumieć intencje i odczucia rozmówcy. I tak kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Kończy się również kalendarzowe lato, ale jak podają prognozy, nie kończy się letnia pogoda. A tą można wykorzystać jeszcze na spacery czy rowerowe wycieczki. Okazja będzie już w sobotę. Rada Osiedla Wierzeje organizuje rajd rowerowy do osady edukacyjnej w Kole. Zbiórka o godzinie 8 na placu przykościelnym przy ulicy Jeziornej. A u nas dziś jeszcze piotrkowianie znani i nieznani. Stanisław Piotr Gajda spotkał się tym razem z Beatą Królikiewicz. Tuż po magazyn Verbum. Ja dziękuję za uwagę, życzę udanego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek.
Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus i jego uczniowie przemierzali Galileę. On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swych uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: o czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli. W drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich: jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: kto jedno z tych dzieci przyjmuje w moje imię, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Na najbliższą niedzielę jest nam dany fragment z Ewangelii według świętego Marka z 9 rozdziału, gdzie Chrystus wskazuje, daje uczniom bardzo konkretną podpowiedź, kto tak naprawdę w Jego Królestwie będzie pierwszym, kto w Jego oczach, że tak powiem, jest pierwszym, kto jest najważniejszy. Po tym wszystkim, co Pan Jezus mówi, jaki czeka Go los, że tak powiem, ze strony ludzi, że będzie wydany w ręce ludzi, że ci Go zabiją, ale zmartwychwstanie. Pan Jezus pokazuje, że to, o czym mówił, wykracza poza takie doświadczenie człowieka, bo przecież doświadczenie człowieka, jeżeli chodzi o różne przeżycia, tak można powiedzieć, kończy się na doświadczeniu śmierci. Ci, którzy słuchali Pana Jezusa, no, wiedzieli, że przychodzi śmierć na człowieka. To nic nowego, ale usłyszeli o zmartwychwstaniu. Usłyszeli o tym, co tak naprawdę było zapowiedzią Starego Testamentu, ale usłyszeli też o męce i śmierci. I to wszystko trudno im było jakoś sobie poukładać. Dlatego Chrystus, przywołując dziecko i mówiąc o tym, że kto przyjmuje dziecko, kto przyjmuje naukę Chrystusa jak dziecko, przyjmuje samego Ojca. Potrzeba takiego dziecięcego zaufania w wierze, tak jak dziecko ufa rodzicom i gdzie rodzice idą, to dziecko idzie z nimi, bo czuje się bezpieczne. Tak potrzeba i nam ciągle odkrywać właśnie wiarę jako wiarę dziecka, taką pełną ufności, miłości, taką, gdzie jest to największe zaufanie. Dziecko nie pójdzie do obcego dobrowolnie. Dziecko takiej formy nie wybierze. Idzie za rodzicami, z rodzicami, bo czuje się zaopiekowane, bo czuje się bezpieczne, co podkreślałem. I tak samo jest z naszą wiarą. Jeżeli w wierze potrafimy ufać Chrystusowi, jeżeli w wierze odkrywamy nasze życie, to właśnie idziemy jak to dziecko za rodzicami bądź z rodzicami. To jest wyzwanie, przed którym stoimy, żebyśmy mieli tę świadomość słuchania, jak dziecko słucha rodziców. Żebyśmy my też się uczyli słuchać Chrystusa, uczyli się słuchać Boga w Słowie Bożym przede wszystkim i w sakramentach. W tym wymiarze i wspólnotowym, jaki jest dany podczas sprawowania liturgii, ale także i w wymiarze osobistym własnej modlitwy, a szczególnie własnego czytania Pisma Świętego. Bo przez to przemawia do nas Chrystus, przez to Chrystus okazuje nam swoją troskę i miłość, właśnie mówiąc: stańmy się jak dzieci, żebyśmy do końca zaufali Bogu, który chce naszego dobra, chce naszego zbawienia i do tego nas prowadzi.
By w mieście było czysto, każdego dnia pracuje na to kilka ekip porządkowych. Utrzymanie czystości na terenie miasta to nie tylko zbieranie odpadów codzienne, ale również porządkowanie ulic, zamiatanie, sprawdzanie kratek deszczowych, wykaszanie traw, chwastów, również utrzymanie chodników. Jedni sprzątają, inni pracy dokładają, bo niestety nierzadko jest tak, że śmieć zamiast do kosza trafia na trawnik czy na ulicę. No nie zawsze wszyscy potrafią się odpowiednio zachować, odpady są porzucane w przypadkowych miejscach, nie zawsze w koszach, ale także kosze uliczne nie zawsze są używane w sposób odpowiedni. Mamy takie liczne przypadki w ostatnich miesiącach, właściwie już nawet latach, że ludzie wynosząc odpady z mieszkań, podrzucają je pod pojemniki uliczne na odpady, na przystankach komunikacji miejskiej. Mamy takich miejsc dość sporo, często są to główne ulice, są to ulice przy osiedlach i wielorodzinnych, i osiedlach domów jednorodzinnych, i przy ogródkach działkowych. Butelka, papierek, a nawet małe wysypisko, choć w mieście jest ponad 1500 koszy, to śmieci nie zawsze lądują tam, gdzie trzeba. Niedopałki papierosów kończą żywot na bruku. To norma. Podobnie jest z butelkami po alkoholu czy papierkami po fast foodach. W mieście jest 500 ulic. Na każdej musi być porządek. Niestety, nie zawsze jest. Ostatnio obserwujemy, że ta ilość odpadów odbieranych z koszy, tylko ulicznych, regularnie się zwiększa. Jest to już obecnie ponad 20 ton miesięcznie odpadów. Jest to dużo więcej niż na przykład 5-6 lat temu, gdzie ta ilość była przynajmniej dwukrotnie mniejsza. Od lat we wrześniu prowadzona jest akcja sprzątania świata. Sprzątane są miasta, sprzątane są lasy, sprzątane osiedla. Wtedy wszystkie ręce na pokład, tak jak podczas ostatniej ekolekcji klasy 7 ze szkoły podstawowej nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim. Zdecydowaliśmy się, ponieważ widzimy taką potrzebę. Śmieci jest bardzo dużo, więc włączamy się tutaj w to sprzątanie, żeby było w naszym najbliższym otoczeniu jak najpiękniej, żeby też takie dobre nawyki tutaj wprowadzić wśród uczniów, żeby było czyste, przyjaźnie dla środowiska. To jest połączenie czegoś, co jest przyjazne, pożyteczne, bo też dla nas to jest spacer i miłe spędzenie czasu wspólnie z klasą, więc to dla nas taka integracja. Uczniowie od razu zabrali się do pracy. Ci najbardziej pracowici pierwsze worki zapełniali w mgnieniu oka. Dużo pracy dzisiaj? Strasznie dużo, naprawdę jest bardzo dużo śmieci. Ludzie zanieczyszczają środowisko. No niestety dzisiaj dużo pracowaliśmy, ale naprawdę dużo zrobiliśmy dla środowiska. Mam nadzieję, że ludzie się też poprawią, że zaczną wyrzucać śmieci do kosza, a nie obok kosza. Jak widać, jest zbyt dużo tych tutaj rzeczy. Dużo jest butelek po alkoholu, papierków po kebabach, cukierkach, różne foliówki, plastików też jest dużo, takich butelek po napojach. Macie ze sobą różnokolorowe worki, segregujecie od razu? Tak, segregujemy od razu. Dbamy o środowisko, wiemy, że bardzo trudno, w dzisiejszych czasach mało kto segreguje, a to jest bardzo ważne. Butelki plastikowe i szklane oraz torebki foliowe to tylko niektóre znaleziska młodzieży podczas pracy. Nawet nie podejrzewaliśmy, że tych śmieci będzie tak dużo. Po segregacji okazuje się, że najwięcej ludzie wyrzucają butelek szklanych i plastikowych butelek. Sporo też mamy papierków. Najczęściej jest to spowodowane tym, że może w pobliżu nie ma kosza i ludzie po prostu z czystego lenistwa nie zabierają ze sobą tych śmieci, tylko wyrzucają, gdzie popadnie. Zaczyna się od jednego papierka, później się okazuje, że w danym miejscu pojawia się dzikie wysypisko śmieci. Od 31 lat w Polsce w trzeci weekend września prowadzona jest akcja Sprzątanie Świata Polska. W tym roku wydarzenie odbywa się pod hasłem Na Straży Czystej Ziemi. Od 1994 roku może warto w ten weekend wybrać się na spacer z workiem, rękawiczką i ekoświadomością. Thank you.
Kłaniamy się Państwu. Izydor Moczkowski i ja, Stanisław Piotr Gajda, w kolejnym programie z cyklu Piotrkowianie. Znani, nieznani. Znaczy dla jednych bardziej znani, dla innych mniej znani. Ale generalnie chcemy przedstawiać ludzi z pasją, z pozytywną energią. Ludzi kreatywnych, ludzi, którzy czegoś dokonują, coś zmieniają. Ludzi, z których powinniśmy być dumni i których powinniśmy przede wszystkim znać. A dzisiaj, proszę Państwa, jesteśmy w tajemniczym ogrodzie uroczej kobiety, Beaty Królikiewicz, wokalistki, fotografki. Jak to się teraz mówi? No, fotograf, fotografka? Fotografka. Pojęcia nie mam. Ja nie czuję się fotografką tak bardzo. Ja po prostu powiedzmy robię... pasja, jest to pasja. To jest pasja jakaś życiowa. Twórczość. Jedna z pasji. No i blogerka kulinarna. Kulinarna blogerka. No. Przed programem przysłałaś mi bardzo piękne CV. Przede wszystkim krótkie i to jest jego zaleta, ale bardzo dowcipne i to CV będzie stanowiło jakby podstawę tego naszego programu, dzisiaj tego spotkania, bo na nim się będę przede wszystkim opierał. Wiesz, jesteś wokalistką, ale te zainteresowania to w tobie rozbudziła mama i to w dzieciństwie. O dzieciństwo miałeś niezwykle muzyczne. Mama uczyła cię śpiewania różnych pieśni kresowych. Tak, to prawda. Typu Hej Sokoły? Nie, raczej takich dumek, tęsknych dumek. Aha. Raczej romantycznych, o miłości tego rodzaju. I ta pasja ci została do dzisiaj. Do tych romantycznych piosenek o miłości. To prawda, tak, to ja potwierdzam. W czasie, bo o tym się zawsze śpiewa. Tak. Tata grał na fortepianie. Tata grał na fortepianie, tylko zupełnie inne piosenki. On raczej był kabaretowy i głośny. I wesoły. Mama była tęskna i rzewna, ale razem dało to świetną mieszankę i faktycznie ta muzyka w naszym domu brzmiała. Aha. Mieliśmy fortepian w dużym pokoju na nim grał. No właśnie. Rodzice zapisali mnie do szkoły muzycznej, do klasy fortepianu. No, tak kropla drąży skałę i tak oto muzyką interesuje się do dziś. A na tym fortepianie to tam grałaś i no, opanowałaś ten instrument w stopniu takim, że możesz spokojnie na przyjęciu urodzinowym zagrać? Może na przyjęciu urodzinowym dla bliskich przyjaciół, tak. Aha. Natomiast pianistką nie zostałam, chodziłam do szkoły muzycznej i miałam troszkę niefart, ponieważ co roku zmieniał mi się nauczyciel, a ostatni to nawet wysyłał mnie po różne zakupy w okresie kryzysu gospodarczego do sklepów i musiałam stać w kolejkach, więc raczej muzyką w ostatniej klasie. Zamiast grać na fortepianie, stałaś w kolejkach po pieluchy. No rozumiem, no rozumiem. Potem jeszcze był flet chyba, prawda? Tak, już w dorosłym życiu. Poprzeczny, już w dorosłym swoim. Tak, troszkę tak. Już w dorosłym życiu zdecydowałam, że chciałabym opanować w jakimś tam stopniu ten instrument. No, wirtuozem nigdy nie zostałam, ale jakaś tam umiejętność. Solóweczkę zagrasz. Solóweczkę wolniutką. Tak? Tak. A powiedz mi, kiedy zaczęłaś śpiewać? Kiedy zaczęłaś śpiewać? Każdy śpiewa przy porannej toalecie na przykład, ale kiedy zaczęłaś śpiewać, mając świadomość, że chcesz się tym podzielić z innymi ludźmi? Ja nie wiedziałam, że chcę śpiewać. Po prostu śpiewało się w domu i ja uważałam, że to jest zupełnie naturalne, że się śpiewa. Że w każdym domu się śpiewa. Aha. I taki był traf, że koło czwartej klasy szkoły podstawowej zapisałam się do harcerstwa, bo chciałam być żołnierzem. Naprawdę? Naprawdę. I żołnierką. Żołnierką, tak. No i tam okazało się, że instruktorzy są muzykalni bardzo i że usłyszeli, że chyba dobrze sobie radzę. Więc ten moją skłonność i zainteresowania troszkę podkręcili. I okazało się, że gdzieś tam na jakichś festiwalach coś tam udało mi się powygrywać i wtedy odkryłam, że to jest z tego jeszcze inna przyjemność, że śpiewa się i daje się też przyjemność tym śpiewaniem innym ludziom. Mhm.
jest taki moment, kiedy sobie to w pełni uświadomiłaś, kiedy stanęłaś przed publicznością i pojęłaś, że masz im coś do powiedzenia, a oni czekają na to, co ty chcesz im powiedzieć? To się stało właśnie chyba na pierwszym festiwalu takim, gdzie było bardzo dla mnie wtedy dużo ludzi, takiej małej dziewczynki, i byłam zaskoczona tym, że publiczność podczas tego festiwalu była gwarna, było dużo hałasu, tam nie było mikrofonów jeszcze wtedy na tym festiwalu, i okazało się, że zaczęłam śpiewać i zrobiło się cicho. I tak pomyślałam, jejku, oni słuchają, o czym ja śpiewam. A ja wtedy, mając lat 12, wiedziałam już, o czym śpiewam. I pomyślałam sobie, że słowa w piosence to też jest ważna rzecz i że, no, że to ma jakiś walor. Wtedy już to zrozumiałam. No, piękne przeżycie. Przełomowe właśnie. Tak. Potem było jeszcze harcerstwo, prawda? No to właśnie wtedy się zaczęło to muzykowanie moje, to zaczęło się w harcerstwie. I potem, jak sama dorastałam, to też starałam się, żeby tą pasję do muzyki czy przyjemność ze śpiewania czerpały dzieciaki. I też zabierałam je ze sobą na różnego rodzaju festiwale, z bardzo dobrym skutkiem zresztą. Tutaj pięknie piszesz, że bardzo mi się to spodobało. Drugie liceum kończyłaś? Tak. I to były głównie przygadane 4 lata. To prawda, bo chodziłam do klasy... W klasie samych dziewcząt. W klasie samych dziewcząt. Myśmy po prostu, buzie nam się nie zamykały. Miałyśmy wtedy taki okres fascynacji Stachurą, więc my byłyśmy bardzo filozoficznie nastawione i poetycko do świata. Takież też śpiewałyśmy piosenki. No i faktycznie ta dwójka nasza, czyli drugie liceum, naprawdę było przegadane. I prześpiewane. I prześpiewane. Akademię przede wszystkim. Akademię i do białego rana, gdzieś w domach, w pokojach. Siedziałyśmy, grałyśmy i śpiewałyśmy. Napisałaś też, że zdawałaś do klasy śpiewu klasycznego, tak? W szkole muzycznej. Prawda. Wyższej szkole muzycznej, tak? Nie, to była średnia szkoła muzyczna w Łodzi. No ale co, nie podjęłaś nauki? No nie podjęłam, bo jak raz był wyjazd w góry, zaczął się wrzesień, rok szkolny, a tam śpiewanie przy ognisku chyba bardziej wtedy mnie ciągnęło. Przyjaciółka moja poszła, owszem, i tak, została śpiewaczką operową, a ja jednak pozostałam w śpiewaniu piosenki poetyckiej. Mm-hmm. No właśnie, i pierwszy zespół muzyczny, 5 minut w pociągu. Tak, to był zespół, który składał dlaczego się... Dlaczego 5 minut w pociągu? Nie, bo wiesz, tego interesuje mnie, wie. Dlaczego się tego zespoły nazywają tak, a nie inaczej. To z czegoś wyniknęło, to... Nie, to był przypadek, po prostu ktoś powiedział, no dobra, to może 5 minut w pociągu, ale co to znaczy? Nie wiemy, ale fajnie brzmi. Aha. I to był taki czas, że nam nie zależało na tym, żeby nazwa była nośna albo coś oznaczała. Po prostu 5 minut w pociągu oznaczało 5 minut w pociągu i nic więcej. A w jakim składzie to był zespół? To był zespół 10, czasem 12 dziewcząt, które były... To rozbudowane. Tak, to były harcerki. To był mój mąż, chyba jedyny rodzynek, nie jedyny, bo tam jeszcze był gitarzysta i kontrabasista. I po prostu też zwyczajnie sobie muzykowaliśmy, to sprawiało nam przyjemność. Aha. Piszesz też o tym, że studiowałaś psychologię. Niestety nie skończyłaś. No niestety nie skończyłam. Życie zagnało mnie do pracy zarobkowej szybciej niż myślałam, że trzeba będzie, więc musieliśmy coś przedsięwziąć i najprościej było nam otworzyć sklep muzyczny. Kultowy sklep muzyczny w Piotrkowie, znajdujący się przy ulicy Słowackiego naprzeciwko Dąbrowskiego. Sklep się nazywał Bugs. Bugs. A szyldem był królik Bugs ze słuchawkami na CD płycie. Tak, na CD płycie. Jak wspominasz tam ten okres? Bardzo dobrze. To był piękny okres, bo to słuchali muzyki. Wszyscy słuchali wtedy muzyki. Przychodzili z tym do nas do sklepu. Ja wtedy jeszcze musiałam się orientować w tytułach i w wokalistach. Teraz to już tak nie jest dobrze ze mną. Ale wtedy tak, to był bardzo przyjemny okres. I potem drugi zespół Bez Nut, który właściwie do tej chwili
funkcjonuje w różnych składach chyba, ale... Nie, my jesteśmy duetem i w tym samym składzie występujemy stale. Mamy kilku kontrabasistów, którzy z nami występują i to już. Rozumiem. Czasem przyjaciele jacyś, którzy chcą akurat z nami zagrać, Michał Makagon na fortepianie, czy ktoś tam po prostu z doskoku gdzieś tam... Była wydana nawet płyta. Nawet wydaliśmy płytę, płyta nazywa się Kawa z mlekiem. Ładnie się nazywa. Bardzo ładnie, w pięknej okładce Eli Makagon. Aha. Powiedz mi, piosenka poetycka, piosenka o miłości. To jest ta sfera, która Cię interesuje najbardziej. Masz jakąś ulubioną wokalistkę, którą naśladujesz, albo której chciałabyś dorównać, czy jesteś po prostu tylko Beatą Królikiewicz i na to pracujesz, żeby wypracować własną indywidualność? Ja chyba w ogóle nie pracuję. Bo ja w ogóle nigdy się, ja w ogóle nigdy się nie zastanawiałam się nad tym, czy ja chciałabym kogoś naśladować. No podziwiam kariery różnych wokalistek, podziwiam wokalne umiejętności, ale nigdy nie chciałam nikogo naśladować, albo może nie, może faktycznie, kiedy miałam 17 lat, to tak sobie myślałam, wszyscy byli zachwyceni zespołem Stare Dobre Małżeństwo i tam była Ola Kiełb, która miała taki cudowny, skowronkowy wokal, bardzo jasny i taki perlisty szkło tłukło się jak w Shreku od jej śpiewu. I wtedy wszyscy byli w niej zakochani. Ja tak pomyślałam sobie, Boże, ja też bym tak chciała wysoko, ale okazało się, że to nie, że nie do końca tak to jest mój klimat i w zasadzie nie mam takiej jednej wokalistki, którą chciałabym naśladować albo miałabym jakąś mentorkę i chciałabym iść w tę stronę po prostu. Ale ty komponujesz? Tak, komponuję. Muzykę do tych? Muzykę. To znaczy powiedz mi, jak powstaje piosenka? Jak powstaje piosenka, którą potem prezentujesz publiczności? Wygląda to tak, że albo mam jakąś myśl, która przychodzi mi do głowy i myślę sobie, kurczę, jest zdanie przewodnie i nie umiem go sklecić w tej chwili, na ten moment, w wiersz czy w piosenkę. Poproszę kogoś, żeby mi sklecił. I proszę wtedy kogoś. Na przykład mamy ulubioną naszą autorkę łódzką poetkę Beatę Leszczyńską. Dzwonię do niej i mówię, słuchaj, taką mam myśl, taki mam temat, chciałabym zaśpiewać o tym. I wtedy, ponieważ jesteśmy przyjaciółkami, wylewa się ze mnie potok słów, z których ona wyłuskuje, nie wiem, 26 głównych. I tak powstają głównie nasze piosenki. Chyba, że przyjdzie do głowy mi muzyka, bo ja bardzo dużo nucę. No właśnie, co jest na początku, muzyka czy tekst? A to jest różnie. Czasem nucę sobie w domu i muszę mieć dyktafon pod ręką, bo ja nie zapamiętuję tych dźwięków, więc spodoba mi się jakiś wątek i od razu muszę go raz powtórzyć, nagrać i wtedy wysyłam tę muzykę do autora tekstu i Beata jest bardzo elastyczna i potrafi to zrobić tak, że mi się podoba i że chce to śpiewać. To znaczy Beata Leszczyńska jest główną? Jest główną tekściarką. Tekściarką, tak. Twoją? Tak jest. Rozumiem. Tak. Są jeszcze coś inni? Tak, jest Alicja Wysocka z Gdańska. Na jej poezję trafiłam kiedyś w internecie. Bardzo spodobał mi się tekst, z którego potem powstała ballada Kiedy tęsknisz, czyli popularna kawiarnia, którą prawie zawsze rozpoczynamy nasze koncerty. I chyba od tej piosenki w ogóle się zaczęło. Kiedyś zdarzyło się też na przykład, że Paweł Małolepszy wydłubał z szuflady jakiś tekst, który mówi, to będzie dla was. I do poezji klasycznej też sięgasz? Nie mamy żadnego utworu klasycznego w swoim repertuarze. To znaczy klasycznej, no mówię, poetów współczesnych, no. Rozumiem, nie zdarzyło nam się sięgać. Albo do Norwida jak. nie poszło nam w tym kierunku. Aha. Nie poszło nam w tym kierunku. Byłaś też, pracowałaś przy projekcie, bardzo pięknym projekcie w naszym mieście, Kamienica Na. Tych tak. Kamienic było kilka. Tak. I to były znakomite programy. Ja pełen jestem uznania i szacunku, bo robione na poziomie naprawdę ogólnopolskim. Tak, ostatnio odbyła się 6 lat temu. Dzisiaj wspomnienie na Facebooku wyświetliło mi się w tak? Ten,
Tak, więc właśnie to było już 6 lat temu. A nie można tego reaktywować? Bardzo nie chcielibyśmy tego reaktywować. No i? Tylko jest to projekt, w którym występuje wiele osób i w związku z tym, że potrzeba nam dużej sceny, dużego oświetlenia, zawodowych kostiumów, scenografii zawodowej, to jest kosztowny projekt. No i jak wszystko dobre i ambitne, no. To czekamy na mecenasów. Czekamy na mecenasów albo przychylność Urzędu Miasta. Najlepiej na to i na to. Oczywiście. No. Byłaś też instruktorką w Miejskim Ośrodku Kultury, prawda? Byłam. Prowadziłam dzieciakowy chór z temperamentem, tak nazywała się ta grupa, takich dzieci śpiewających żywiołowo. Aha. Bardzo to było, bardzo dobry czas to był dla nas. Świetnie. Poza tym, że śpiewasz, zajmujesz się, no prowadzisz bloga kulinarnego, gdzie gotujesz i opowiadasz o tym gotowaniu. Beata, a skąd wzięła się taka pasja do gotowania? W moim domu jedzenie było ważne i wszystkie najważniejsze sprawy rozwiązywały się przy stole, przy obiedzie. Myśmy zawsze mieli w domu obiad ugotowany maminą ręką. Lubiliśmy jeść i chyba z tego wyniknęła moja pasja do gotowania. To wcale to nie nastąpiło wcześniej. To nie było tak, że ja byłam małą dziewczynką i piekłam ciasta. Nie, to tak nie było. Mama nie bardzo miała cierpliwość do tego, żeby mnie do tej kuchni wpuszczać i mnie uczyć. I ja to teraz rozumiem dopiero, że tak się mogło zdarzyć. A po prostu pomyślałam sobie, że chciałabym też, żeby w moim domu siadało się przy stole i obgadywało różne sprawy w taki sposób. I to był w zabieganiu takim dzisiejszym pośpiechu dobry pomysł na to, żeby rodzinę po prostu gdzieś tam zgromadzić przy stole. I ponieważ moja córka często wyjeżdżała, ona ma taką podróżniczą duszę, i poprosiła mnie, słuchaj, czy możesz mi jakoś zebrać takie podstawowe przepisy, bo ja to nawet nie umiem ugotować rosołu. Ja pomyślałam sobie, jak to nie umiesz ugotować rosołu? To znaczy, że ja powtarzam tę historię, która powstała w moim domu, że moja mama też nie uczyła mnie gotować rosołu. No dobrze, to ja ci w takim razie napiszę przepisy jakieś tam i będę ci wysyłać. Tylko jak to zrobić? Mailem mam ci wysyłać? Czy ona mówi, ale jakbyś mogła robić zdjęcia. I tak posiedzieliśmy chwilę w domu i mówię, dobrze, to może spróbujemy założyć taką stronę i na tej stronie będę zamieszczać ci te przepisy i jakoś tam sfotografuję te potrawy i będziesz miała. No i tak zrobiłam, wrzuciłam to do sieci i okazało się, że w pierwszym tygodniu obejrzało to 8 tysięcy osób. I ja sobie myślę, 8 tysięcy osób, sala naszego Domu Kultury ma 350. No. To jest po prostu jakiś ogrom. To ja muszę nauczyć robić się zdjęcia. A teraz jakie masz zasięgi? Tak to się mówi? Mówi się o tym zasięgi, ale ja naprawdę nigdy nie robiłam tego dla zasięgów. Aha. Mnie bardzo ekscytowało to, że ja mogę taki przepis pokazać, że gotowanie jest bardzo proste, że nie trzeba się napracować i siedzieć w kuchni kilka godzin, że bardzo podstawowe jedzenie, bardzo smaczne jedzenie, każdy jest w stanie przygotować w ciągu pół godziny albo nawet w ciągu 15 minut. Ja nie lubię stać godzinami w kuchni. Rozumiem. Powiedz, Beato, jakbyś mnie i Izydora zaprosiła na obiad na przykład, tak? To co byś podała? O raju. Wiecie, co bym wam podała? Nauczyłam się teraz, jak byłam na Podlasiu. Spotkaliśmy tam takiego Belga, który miał dom obok namiotu, który rozbiliśmy. Znaczy, my rozbiliśmy namiot koło jego domu. I on zaprosił nas na obiad i podał, słuchajcie, wołowinę, polędwicę wołową, duszoną w piwie, przykrytą chlebem posmarowanym musztardą. To się po prostu tam pyrkoliło pod przykryciem. Aha. Rozpływało się w ustach i to na pewno będzie hit na najbliższym moim obiedzie. A zupa? A zupa. Oprócz rosołu. No wiadomo, oprócz rosołu. Lubię zupę grzybową. Mhm. I to też nie wymaga żadnego zachodu. Wrzucasz warzywa i do tego moczysz grzyby suszone i
w zasadzie to jest esencja tych grzybów, powoduje, że otwierają ci się kubki smakowe i wszystko już jest, nic więcej nie trzeba. Bardzo lubię zupę grzybową. Taką wigilijną, może to też kojarzy mi się z takim czasem, który jest, na który wszyscy czekamy raz w roku. Deser mamy już podany. Tak, na deser jest ciasto śliwkowe, też robione w 15 minut, żeby nie było zbyt skomplikowanie. Mieszasz mąkę, kaszę, chyba jakąś mannę, cukier. Ale i gotowanie i może być poezją. Beata, wszystko jest w życiu poezją. Beata Królikiewicz, urocza kobieta, wokalistka, blogerka kulinarna, przy okazji fotografka. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Dziękuję bardzo.